gromadzimy się w tym wyjątkowym miejscu, aby uczcić 11 listopada, Narodowe Święto Niepodległości. To dzień, w którym cała Polska jednoczy się, aby wspominać odzyskanie niepodległości po 123 latach zaborów. To dzień naszej narodowej dumy, ale także głębokiej refleksji nad tym, czym jest wolność i jak wielką ma wartość. Ponad 100 lat temu nasi przodkowie, mimo licznych przeciwności i podziałów, walczyli z determinacją, aby odzyskać niepodległość. Nie była to łatwa droga. Przeszli przez liczne powstania, represje, tułaczkę, przymusową emigrację, a mimo to wytrwali, pielęgnując polskość w sercach i przekazując ją kolejnym pokoleniom. Dziś oddajemy im hołd i wyrażamy wdzięczność za ich poświęcenie. To dzięki ich odwadze i determinacji możemy dziś mówić po polsku, uczyć się historii własnej ojczyzny i z dumą eksponować naszą flagę. Obecnie w tych niepewnych czasach, gdy wojny toczone są blisko naszych granic, gdy w Europie ponownie rozbrzmiewa dźwięk wystrzału i widzimy dramat rodzin uciekających przed zagrożeniem, szczególnie uświadamiamy sobie, czym jest wolność i pokój. Codzienne wiadomości przypominają nam, że pokój nie jest dany raz na zawsze, a niepodległość to nie tylko słowo, to wartość, którą trzeba pielęgnować i strzec. To także przypomnienie, że historia ma to do siebie, iż lubi się powtarzać. Być może to właśnie my musimy być pokoleniem, które na nowo zdefiniuje, co znaczy troska o ojczyznę i solidarność z innymi narodami. Dzisiaj nasze wyzwania są inne niż te, z którymi mierzyli się nasi przodkowie. Nie musimy walczyć z bronią w ręku o granice naszego kraju, jednak niepodległość wciąż wymaga od nas troski i zaangażowania. Naszą rolą jest budowanie silnej, solidarnej i bezpiecznej Polski, w której kolejne pokolenia będą mogły realizować swoje marzenia i żyć w pokoju. Pamiętajmy, że patriotyzm to nie tylko piękne słowa i symbole, ale także codzienne działania, troska o naszych bliskich, odpowiedzialność za przyszłość naszej ziemi i wspólne budowanie społeczności opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Drodzy Państwo, w tym dniu chciałbym wyrazić nadzieję, że jako naród będziemy potrafili stawić czoła wszelkim przeciwnościom, tak jak czynili to nasi przodkowie. Niech nasza niepodległość będzie źródłem siły, inspiracji i poczucia odpowiedzialności za przyszłość. Niech nasze dzieci i wnuki będą mogły mówić z dumą o Polsce, kraju, który stawia na jedność, współpracę i rozwój, kraju, który nie boi się wyzwań, ale który pamięta o wartościach przekazanych przez przodków. Dziękuję wszystkim za obecność, za pamięć i za to, że jesteśmy tutaj razem, by uczcić ten ważny dzień. Razem możemy budować Polskę, która będzie wzorem nie tylko siły, ale też solidarności i pokoju. Niech żyje wolna, bezpieczna Polska.